Witam Państwa w kolejnym programie poświęconym Ukrainie, sytuacji na Ukrainie. Przypominam, że ponad tydzień temu Rosja napadła na Ukrainę. W tej chwili trwa tam zawieszenie broni, które nie przeszkadza obu stronom w dalszym ostrzeliwaniu się, zarówno w, w kierunku obiektów cywilnych, jak i wojskowych. W związku z tym jednak że mamy chwilę spokoju. W, w Państwa moim gościem jest pan dr Leszek Sykulski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od pytania, które postawiają widzowie politykom. Pan przed wybuchem wojny twierdził, że nie dojdzie do niej. Tak twierdzą widzowie, taki odbiór mają pana, pana wypowiedzi. Jaki błąd badawczy popełnił pan, twierdząc, że nie dojdzie do całego tego zamieszania na Ukrainie? No, myślę, że. Czym innym jest to, co powiedziałem, a czym innym jest odbiór społeczny. Ja rozumiem, że na fali tych potężnych emocji, które no naprawdę ogarnęły cały właściwie polski, polski internet. Właściwie każdy, kto, kto nie mówił, że Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski i że Rosja połknie natychmiast Ukrainę, a następnie kraje bałtyckie i Polska, no to właściwie nie mówił o żadnej agresji rosyjskiej. No tak oczywiście nie jest. Ja o, pamiętajmy o tym, że wojna rosyjsko-ukraińska nie Rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, ale rozpoczęła się w lutym 2014 roku na półwyspie Krymskim a następnie od kwietnia 2014 roku w Donbasie i cały czas o tym mówiłem także na swoim kanale na YouTubie mówiłem, że to ta, ta kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej będzie eskalowała natomiast i tu się przyznaję oczywiście do błędu że nie doceniłem skali agresji rosyjskiej jeszcze dzień przed właśnie tą nową odsłoną rosyjskiej agresji wspominałem, że agresja jak najbardziej może eskalować, zwłaszcza po ogłoszeniu, po uznaniu niepodległości Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, co nastąpiło 21 lutego tego roku. Natomiast przewidywałem, że Rosja będzie kontynuowała strategię ostatnich kilkunastu lat, ostatnich kilkunastu lat, czyli będzie kontynuowała działania hybrydowe, a jeśli będą to będzie to bezpośrednie zaangażowanie wojska rosyjskiego, czego nie wykluczyłem, co warto podkreślić, będzie przede wszystkim to wsparcie dla Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w celu y, osiągnięcia granic y, konstytucyjnych tych republik. Oczywiście mówimy o konstytucjach samozwańczych republik ludowych. Chodziło o, o obwód Doniecki i Ługański. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku wspominałem, że te działania rosyjskie różnego typu i kinetyczne, ale przede wszystkim szeroko pojęte hybrydowe y, mogą się koncentrować na linii Charków-Hersoń. Y, y, Harków, y, Natomiast y, Przyznaję się, absolutnie nie, nie, nie przewidywałem, że może dojść do takiego zmasowanego uderzenia rakietowego na Ukrainę i oblężenia, i oblężenia Kijowa. Uważałem, że byłby to po prostu strategiczny błąd rosyjski i byłoby to przekreślenie kilkunastu lat rządów Władimira, Władimira Putina. To zdaje się jest ogromny błąd, bo o ile chodzi o e, południe Ukrainy, w, to Rosjanie posuwają się, wolno się posuwają, e, ale północ no, zatrzymała ich bardzo mocno i tam dostają największe straty propagandowe, bo to co pokazują Ukraińcy, no, przedstawia Rosjan jako kompletnych nieudaczników. Skąd ta zmiana, Pana zdaniem, planów Putina i, i uderzenie od północy, czyli tam gdzie nie był przygotowany tak naprawdę? Czy to tłumaczy, e, że tam głównie znajdują się wojska poborowe, kompletnie nieprzygotowane? Wie pan, ja myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy, to nie tylko ja nie doceniłem skali zaangażowania rosyjskiego. To nie jest kwestia, że powiedziałem, że inwazji rosyjskiej nie będzie. Powiedziałem, że ona będzie, ale w znacznie, w znacznie ograniczonym zakresie. I myślę, że tutaj, jeszcze odpowiadając na, na poprzednie pytanie, ten błąd analityczny, który popełniło bardzo wielu analityków, polega na tym, że bazujemy przede wszystkim na wiedzy historycznej i na OSINT, OSINC, czyli Open Source Intelligence, wywiad z otwartych źródeł. Natomiast no nie, nie mamy, nie dysponujemy źródłami wywiadowczymi. Które no, są absolutnie decydujące, jeśli chodzi o kwestie tak szczegółowe i przebieg szczegółowej operacji. Myślę, że też dobrym przykładem tutaj jest utknięcie na Ukrainie 24 lutego szefa BND, czyli szefa wywiadu niemieckiego, który nie mógł się wydostać z Ukrainy. Został po prostu zaskoczony tymi działaniami, tą skalą ofensywy rosyjskiej, bo prawdopodobnie przewidywał również wywiad niemiecki, że dojdzie do eskalacji w samym Donbasie. I rzeczywiście to, co pan powiedział, że ta ofensywa na południu jest. Ofensywą dosyć sprawnie operacyjnie prowadzoną, natomiast ta ofensywa na północy, a zwłaszcza oblężenie Kijowa, wygląda tak, jakby to było właściwie w ostatniej chwili dopisane do planu operacji wojskowej. No bo w oficjalnej narracji rosyjskiej Rosjanie nazywają to specjalną operacją wojskową. Nie nazywają tego oczywiście wojną ani, ani, ani inwazją. I to jest wielkie pytanie dla mnie również, dlaczego Władimir Putin nie poczekał kilku miesięcy na certyfikację Nord Stream 2. Bo właściwie przecież można powiedzieć, że to jest decyzja nieracjonalna. Z naszego punktu widzenia, z tego momentu historycznego, patrząc naszą percepcją przy naszej ograniczonej wiedzy, oczywiście nie mając raportów wywiadowczych, nie znając nastrojów w otoczeniu Władimira Putina, nie znając treści raportów, Wywiadu wojskowego, wywiadu tak zwanego cywilnego, czyli, czyli SWR, które Władimir Putin otrzymuje na swoje biurko na Kremlu. Trudno nam powiedzieć, dlaczego podjął akurat taką decyzję. Dlaczego nie podjął tej decyzji wcześniej? Dlaczego nie zrealizował planów, planów uderzenia wielkoskalowego na Ukrainę dwa lata wcześniej? Dlaczego nie poczekał rok później? A właściwie dlaczego nie. Poczekał chociażby do końca lata, kiedy wszystko wskazywało na to, że po zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, mówimy o sankcjach amerykańskich, które Departament Stanu zniósł w maju 2021 roku, właściwie nic nie stało na przeszkodzie, aby uruchomić Nord Stream 2. W tym roku. Myślę, że do jesieni ten Nord Stream 2 byłby uruchomiony, czyli maksymalnie 55 miliardów metrów sześciennych dodatkowo płynęłoby do Europy Zachodniej. To jest łącznie tymi czterema rurami: Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Każdy rurociąg ma dwie rury. Płynęłoby 110 miliardów metrów sześciennych gazu. To jeszcze bardziej uzależniłoby Zachód od, od Rosji i jesień, zima. Przełomu roku 2022-2023 byłaby o wiele korzystniejsza, tak się przynajmniej z naszej percepcji wydaje, niż właśnie uderzenie w lutym, w lutym tego roku. Tego nie wiemy. Oczywiście można domniemywać, że chodzi Władimirowi Putinowi w tym momencie o odejście od realizacji projektu tylko i wyłącznie mocarstwowego, bo, do, bo te 8 lat wojny rosyjsko-ukraińskiej prowadziło do tego, że Rosja umacniała swoją pozycję w Europie Wschodniej. Dodatkowo oczywiście warto podkreślić, trzeba podkreślić, że 4 listopada 2021 roku doszło do podpisania 28 programów integracyjnych między Rosją a Białorusią i właściwie dzisiaj Białoruś to jest marionetka rosyjska w sensie geostrategicznym. Przez wiele lat Łukaszenka naprawdę opierał się przeciwko tak głębokiej integracji, odmawiał jeszcze prezydentowi Dmitrijowi Miedwiediewowi, natomiast tutaj już był zmuszony po tych, po tych protestach, po, tym, po tej ingerencji Zachodu Wewnętrzne sprawy Białorusi, co nastąpiło po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po ostatnich wyborach prezydenckich. I myślę, że dzisiaj Władimir Putin po prostu zdecydował się, pod wpływem wielu czynników, być może także kwestii swoich metrykalnych, być może kwestii zdrowotnych tego też nie wiemy, jak to wygląda zdecydował się na odtworzenie projektu imperialnego. Myślę, że te, tutaj te, ten fakt, że na Kremlu kazał wyremontować komnaty, w których Rezydowała Caryca Katarzyna II, że inspiruje się w ogóle postacią Katarzyny II, że jeżeli zobaczymy na cele strategiczne, które Federacja Rosyjska realizowała w ciągu ostatnich dwóch dekad, to rzeczywiście były to cele, które realizowała Caryca Katarzyna II. Chociażby opanowanie, czy dominacja na Morzu Azowskim, próba odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego, zajęcie Krymu, no, pamiętamy likwidację Hanatu Krymskiego przez Carycę Katarzynę II i tak dalej, i tak dalej. Przymierzanie się do zajęcia Odessy, czyli tej historycznej krainy Jedysan, co również Caryca Katarzyna II uczyniła, jeżeli chodzi o zajęcie Jedysanu. No, to, są, to, są, to jest rzeczywiście droga Carycy Katarzyny II. Okej, okay. czy Putin obecnie może wyjść z twarzą z tej sytuacji? Czy Rosji się musi zmienić władza, żeby Rosja mogła zyskać twarz? Spójrzmy w przyszłość, bo w tej chwili widzimy, a czy właśnie nie widzimy Putina, bo od blisko tygodnia nie pojawia się na żywo na żadnych spotkaniach. Dwa dni temu pojawiło się nagranie pokazujące w otoczeniu stewardes i pilotów, ale szybko zauważono, że te stewardes i piloci są na green screenie, że on siedzi nałożony na gotowy obraz. Czy on może wyjść z tej sytuacji z twarzą? Jaki jest dalszy scenariusz na losy, losy Putina oraz Rosji, która no musi w jakiś sposób chyba wyjść z tej sytuacji z twarzą? A czy Rosja musi wyjść z twarzą? Ona sobie inaczej tego nie wyobraża, ale jak Rosja może z tego wyjść, z tego konfliktu? No, myślę, że tutaj pokutuje europocentryczny, czy taki za, za, zachodniocentryczny, okcydentalny bardzo mocno punkt widzenia i te pytania, które sobie zadają polscy dziennikarze, polscy analitycy, eksperci, pracownicy naukowi, czy Putin może wyjść z twarzą, czy Rosja może wyjść z twarzą, to jest spojrzenie bardzo mocno Zachodnie, okcydentalne. Pamiętajmy, że inwazji rosyjskiej, tej nowej odsłony inwazji rosyjskiej, nie, po, nie potępiło, no, jedna trzecia populacji świata nie potępiła. Przynajmniej jedna trzecia. Mówimy tutaj o Chinach, mówimy o Indiach, mówimy o Iranie, mówimy oczywiście o obywatelach Federacji, większości obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, państw Azji Środkowej. Nie ma takiego tutaj potępienia. Natomiast y, sami Rosjanie, przynajmniej opierając się na, na, na badaniach Centrum Lewady, które ma generalnie dobrą opinię, jeśli chodzi o, o Zachód, y, na, te, na te warunki, w których może funkcjonować w Rosji, jest traktowane jako w miarę wiarygodne źródło, to poparcie dla Władimira Putina wzrosło. O, dwa, o, o 2%, no ale wzrosło. Około 70% Rosjan dzisiaj popiera Władimira Putina, y, cała akcja w Rosji. Malowania sobie literek Z na samochodach, przypinania wstążki świętego Jerzego, czyli tej wstęgi Georgijewskiej, pomarańczowo-czarnej, w kształcie litery Z na klapach marynarek. I cała ta akcja, także w, także w internecie, jak sobie pan wpisze taki hashtag w języku rosyjskim, mnie nie stydna, czyli mnie nie, nie jest mi wstyd, to cała, cała akcja popierania przez celebrytów, przez sportowców. Jeden z szach, szachistów, zresztą bardzo znany, również wystosował. Specjalny list do Władimira Putina z poparciem tej, tej operacji wojskowej, jak to w Rosji nazywają. Więc to nie jest tak, że dzisiaj Wład Władimir Putin jest jakoś jakoś super negatywnie odbierany w samej Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o świat, to wystarczy tylko przypomnieć słowa Wanga I. I to nie tylko te z lutego, ubiegłego, z lutego tego roku, ale te z dzisiaj, rozmawiamy 7 marca, jest poniedziałek, dzisiaj Wangi. Powiedział wyraźnie, że sojusz, partnerstwo chińsko-rosyjskie jest twarde jak skała. Użył tego, tego określenia. W związku z tym, ja myślę, że Władimir Putin ma bardzo duże pole do ma bardzo duże możliwości elastycznej polityki, zwłaszcza w kontekście tego, że Zachód jednak jest uzależniony od rosyjskich surowców i nie tylko od gazu. Ale biorąc pod uwagę sam ten surowiec, sam gaz ziemny, no to spójrzmy na oficjalne dane niemieckie. Przecież całkiem niedawno Niemcy oficjalnie opublikowali. Informacje, że z, z rezerwy gazu ziemnego w Niemczech są na niecałe 18 dni. No czyli w przypadku zakręcenia przysłowiowego kurka przez Władimira Putina, niemiecka gospodarka nie przetrwa nawet trzech tygodni. Na takim, na takim normalnym poziomie, w jakim działa w czasie P, w czasie, w czasie pokoju. W związku z tym to nie jest tak, że dzisiaj te, te trwające od blisko od dwóch tygodni słowa potęp, potępienia, które, są, które padają w Bundestagu, które padają z ust Olafa Scholza, nowego kanclerza Niemiec, to są słowa, które należy brać całkowicie jako takie powiedzmy definitywne przekreślenie ostatnich dwóch dekad. No przecież warto to chyba podkreślić. Nie chyba, na pewno warto to podkreślić, że sponsorem, głównym sponsorem imperialnych ambicji Kremla przez ostatnie dwie dekady była Republika Federalna Niemiec. I myślę, że co do tego nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Cała polityka Gerharda Schrödera, łącznie z tym ostatnim akordem przed, przed odejściem z Urzędu Kanclerza w 2005 roku, jakim było podpisanie umowy na, na stworzenie konsorcjum Nord Stream, a następnie 16 lat rządów Angeli Merkel to jest nic innego jak umacnianie strategicznego. Partnerstwa niemiecko-rosyjskiego i sponsorowanie gospodarki rosyjskiej, bo przecież tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o, o geopolityczne ominięcie Europy Środkowej, jak. Tu oczywiście mówimy o Nord Stream, to nie jest żaden projekt gospodarczy. To był projekt od samego początku geopolityczny, obliczony na to, że jeżeli dojdzie do zdestabilizowania sytuacji na obszarze Polski, Białorusi, Ukrainy, to i tak dostawy błękitnego surowca pozostaną absolutnie niezachwiane. I, i podobnie z Nord Stream 2. Pamiętajmy, że pod koniec. 2021 roku, ostatni spaw, przysłowiowy ostatni spaw i umieszczenie rury na dnie Bałtyku nastąpiło, i właściwie tylko kwestie prawne blokują tutaj uruchomienie tego przesyłu 55 miliardów metrów sześciennych gazu. Mimo nałożonych sankcji na Rosję, niemieckie firmy, firmy sobie świetnie radziły. Z oficjalnych danych, które zresztą opublikował niedawno Die Welt, wynika, że w samym roku 2020 urzędy niemieckie Niemieckie wydały ponad 600 koncesji, ponad 600 koncesji na, y, na, na eksport towarów podwójnego zastosowania cywilnego i militarnego do Federacji Rosyjskiej. Czyli mimo tych obowiązujących sankcji, tak naprawdę Rosja cały czas się zbroiła między innymi dzięki Niemcom. Niemcy blokowały zakup broni przez Ukrainę, to są słynne sprawy opisywane. Y, I Bild o tym pisał, i pisał o tym Wall Street Journal, i mówił o tym of oficjalnie o, o Reznikow, minister obrony y, Ukrainy. Y, Zresztą sama Anna Lena Berbok, nowa szefowa dyplomacji niemieckiej, wspominała, że Niemcy nie chcą eksportować broni do, na Ukrainę, ponieważ będzie to przyczyniało się do eskalacji konfliktu. Więc to zachowanie Niemiec jest zachowaniem nie tyle, że dwuznacznym, co zachowaniem jednoznacznie wspierającym Federację Rosyjską od dwóch dekad, od dwóch dekad, od dwudziestu lat Niemcy wspierają Rosję, a to, że od niecałych dwóch tygodni bardzo mocno się sprzeciwiają temu i mówią, że potępiają i wyrażają głębokie wyrazy ubolewania i współczucia dla Ukraińców i potępienia dla Rosji, tak naprawdę w sensie realnej polityki, w sensie realpolitik, w sensie geopolityki nic kompletnie nie znaczy, ponieważ Katar, ani Kanada, ani Stany Zjednoczone na dzisiaj, anno domini 2022, nie są w stanie zastąpić yy, Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu ziemnego do Niemiec, bo tak po prostu wygląda infrastruktura niemiecka. Niemcy nie mają gazoportów, nie mają infrastruktury do regazyfikacji, całej logistyki, która pozwalałaby im po prostu na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Rozumiem. Wróćmy na chwilę do Putina, dosłownie na chwilę. Skoro jest tak dobrze, jeżeli chodzi o pozycję Putina, to czemu jest tak źle, że siada w, przed Ławrowem, jeszcze w listopadzie siedzieli obok siebie, mimo pandemii? W tej chwili stoły oddzielające tych polityków są ogromne, goście też siedzą za, za długimi stołami, a on są, sam nagrywa się na green screenach. Jaki jest powód tego w takim razie? Możemy się tylko domyślać. Ja przypominam sobie, jeszcze z, z czasów Twoich studiów historycznych, kiedy, kiedy interesowałem się w ogóle Sowietologią Zachodnią i pojawiło się tam w, w, w okresie zimnej wojny mnóstwo specjalistów, którzy określali się mianem kremlinologów, kremlinologów, którzy starali się na podstawie zdjęć, na podstawie wystąpień publicznych, gestów, mowy ciała, różnego rodzaju właśnie tego typu symboli, jakim, jakim są obrazy z tyłu, ustawienie krzeseł, stosunek do rozmówców, odległość właśnie między, między nimi, wysnuwać różnego rodzaju teorie i wiele z tych teorii tak naprawdę się nie potwierdziło później okazało się że to było, że to było rzeczywiście Przerost teorii nad, nad praktyką. Natomiast rzeczywiście widzimy tę symbolikę już właściwie od początku tego roku. Nawet to spotkanie z Emmanuelem Macronem w, na Kremlu, kiedy rzeczywiście obu rozmówców, Władimira Putina i prezydenta Francji, dzielił ten prze, ogromny wręcz stół, było po, po, podkreśleniem takiego dystansu, jaki dzieli Rosję, z, z, z Fra, Rosję i Francję, pokazaniem, że dystansujemy się wobec tej polityki, dystansujemy się wobec. Polityki w ramach tej, tak zwanej czwórki normandzkiej. Natomiast tutaj no, być może chodzi rzeczywiście o, o y, obawy o życie Władimira Putina, bo wiemy, że elity rosyjskie, że te kręgi władzy w Rosji a tych kręgów władzy jest, jest kilka, co najmniej kilka. No nie są jednorodne, od, od zawsze właściwie od chwili kiedy powstał związek przynajmniej Rosja sowiecka istniało bardzo silne napięcie między służbami wojskowymi a tak zwanymi służbami cywilnymi, chociaż to jest też takie nieprecyzyjne określenie, ale między Czeka a między gieru istniało rzeczywiście istniała rywalizacja, istniały bardzo często różnego rodzaju konflikty. Nie inaczej oczywiście było w czasach, w czasach apogeum zimnej Między KGB a GRU również dochodziło do różnego, do różnego rodzaju niesnasek. Była walka o wpływy w komitecie centralnym KPZS, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, i dzisiaj również jest. Pamiętajmy, że to, że Władimir Putin był dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, no to o niczym jeszcze nie świadczy. Tutaj mamy do czynienia z bardzo silnym krzyżowaniem się wpływów służb specjalnych i zresztą ta pokazówka z obrad Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie Siergiej Naryszkin, szef służby wywiadu zagranicznego, czyli SWR, tego tak zwanego cywilnego wywiadu rosyjskiego, stał właściwie jak uczniak przed Władimirem Putinem i zaczął się plątać, po prostu zaczął się plątać i w przypływie szczerości przyznał, że opowiada się za przyłączeniem Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, za włączeniem ich do w skład Federacji Rosyjskiej. Na co Władimir Putin oczywiście zaśmiał się i powiedział, że, że o tym zupełnie nie rozmawiamy. Rozmawiamy tylko o uznaniu suwerenności tych, tych republik. No myślę, że to, to widzowie nasi widzowie znają ten obrazek. To pokazuje, jak, 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 jak wielkie napięcia są w elicie władzy dzisiaj rosyjskiej. I trudno mi powiedzieć bez szczegółowych danych wywiadowczych, to byłyby tylko i wyłącznie moje domysły, więc szczerze odpowiem, że po prostu nie wiem, dlaczego Władimir stosuje tak, takie elementy, no nazwijmy to, teatru politycznego. Nie wiem, po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. Być może obawia się o swoje życie, a być może jest to jakiś, jakaś forma dezinformacji dla środowisk zachodnich, dla zachodnich kremlinologów. Okej, okay, rozumiem. E, pan Nawalny się nagle odezwał z więzienia i to jest też chyba jakaś duża, to jest zagadkowe, bo człowiek, który jest uwięziony ściśle w zamkniętym więzieniu, od, od, odsadzony od reszty świata, nagle w chwili, kiedy następuje kryzys w polityce rosyjskiej, jak gdyby nigdy nic trafiają jego słowa na jego serwisy społecznościowe. Jak to wytłumaczyć? Ja, ja od dawna twierdzę i... Wiem, że jestem politycznie absolutnie niepoprawny i idę absolutnie pod prąd oficjalnej narracji, która dominuje w Polsce i w części krajów zachodnich. Uważam, że Aleksiej Nawalny jest produktem rosyjskich służb specjalnych. Uważam, że jest to człowiek niebezpieczny dla Polski również. To nie jest tak, że to jest wspaniały opozycjonista, który walczy o prawa człowieka, o demokratyczną Rosję i chciałby, aby Rosja była krajem pokojowym, aby Rosja nikomu nie zagrażała i aby Rosja w ogóle zrezygnowała z swoich planów nie tylko imperialnych, ale także mocarstwowych. To jest absolutna bzdura moim zdaniem. Nakręciłem na ten temat osobny materiał, jest na moim kanale na YouTubie, a teraz jeśli mogę go tylko Streścić, to uważam, że. Aleksiej Nawalny jest, jest człowiekiem, który chce przede wszystkim bardzo silnej Rosji. On zasłynął walką z korupcją w Rosji. Kiedy nazwał, kiedy nazwał otoczenie Władimira Putina złodziejami, czy tam żulikami i złodziejami, to zyskał sobie oczywiście bardzo szerokie poparcie na, na i na Zachodzie i wśród części społeczeństwa rosyjskiego, ale przecież walka z korupcją w Rosji to nie jest coś, co państwom, które czują się zagrożone ze strony Rosji, no powinno powinno się wydawać normalne. Czyli jeżeli uznajemy, że Federacja Rosyjska jest największym zagrożeniem dla państwa polskiego, jeżeli tak uważa prezydent, premier, polski rząd, no to ostatnią rzeczą, którą powinien robić polski rząd, to jest walka z korupcją w Rosji. No bo korupcja generalnie jest czymś, co osłabia Federację Rosyjską, więc w interesie właśnie elit decyzyjnych, które uważają Rosję za wroga, no powinno być wspieranie korupcji, wspieranie nepotyzmu, wspieranie przestępczości zorganizowanej itd., itd. a nie walka z tymi, z tymi zjawiskami. Natomiast Aleksiej Nawalny nie tylko chce walczyć z korupcją, nie tylko chce wzmacniać struktury państwa rosyjskiego, ale warto przypomnieć jego wpisy na blogu, bardzo popularnym blogu z czasów wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Roku, kiedy wprost popierał właśnie walkę Rosji z Gruzją. To nie jest człowiek, który jest przeciwny mocarstwowym planom Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem jest to człowiek, który jest wyciągany jak z kapelusza wtedy, kiedy trzeba odciągnąć uwagę zwłaszcza państw zachodnich i części oczywiście społeczeństwa rosyjskiego od problemów wewnętrznych, od problemów zewnętrznych. To jest człowiek, który kanalizuje niezadowolenie społeczne w Rosji i to jest, można powiedzieć, to są standardowe działania, to jest standardowy modus operandi służb specjalnych na na całym świecie mamy badania socjologiczne, wiemy, że, określone, że x ludzi ma poglądy jakieś, no załóżmy radykalne, w związku z tym służby specjalne tworzą różnego rodzaju środowiska polityczne, kadłubowe, różnego rodzaju media niszowe, które kanalizują właśnie niezadowolenie społeczne, a jednocześnie pozwalają na szerokie prowadzenie działalności operacyjno-rozpoznawczej, jak tu mówiąc takim żargonem służb, wobec tych osób i środowisk, które wykazują tendencje antypaństwowe, czy antyrządowe, antyestablishmentowe, antysystemowe i myślę, że takim właśnie wabikiem jest, jest Aleksiej Nawalny. Przy czym moim zdaniem on jest bardzo wygodny nie tylko w odniesieniu do wewnętrznych kwestii społecznych Federacji Rosyjskiej, ale bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o kanalizowanie niezadowolenia emigracji rosyjskiej. Myślę, że to jest produkt w dużej mierze produkt eksportowy, przeznaczony do inwigilacji środowisk emigracyjnych rosyjskich, diaspory rosyjskiej. Bo to jest człowiek, który bardzo swobodnie poruszał się na świecie to jest człowiek, który, który rzeczywiście docierał do bardzo wpływowych środowisk na, za, na Zachodzie i, i tym samym moim zdaniem stwarzał służbie wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej bardzo szerokie, szerokie rozpoznanie tych środowisk. To jest człowiek, który był już otruty, to jest człowiek, był, który był oślepiony, bo tak media zachodnie mówiły o tym, mnóstwo przykładów na, na, na różnego rodzaju zamachy na, na, na niego. Cały czas żyje, ma się dobrze, mimo prób otrucia, oślepienia, oblania jakąś tam zieloną substancją, bez, swobodnie sobie działa z więzienia, nie ma żadnego problemu, aby, aby będąc, będąc w, w ciężkim więzieniu po prostu występować publicznie. No moim zdaniem, to jest oczywiście pewien, pew, pewna gra rosyjska to jest pewien, pewien grim, jak to mówią, jak to mówią Rosjanie, to jest pewien taki teatr, ta pewna charakteryzacja teatralna w, w teatrze politycznym, gdzie, gdzie, gdzie tymi kukiełkami, a jedną z takich kukiełek, moim zdaniem, jest Aleksiej Nawalny, pociągają za sznurki, oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Czy jest możliwe, że Nawalny zostanie na przykład w momencie, gdyby ten konflikt no, wypnął się spod kontroli w Kremla, namaszczony następcę Putina, który w oczach Zachodu będzie tym nowym otwarciem demokratycznym i w tym momencie cały Zachód zniesie sankcje, wróci normalnej polityki rosyjskiej, a Rosjanie będą mieli jeszcze większego zakapiora za przywódcę i do tego o wiele mądrzego? Ja myślę, że wszystkie scenariusze są, są na stole, łącznie ze zmianą elity politycznej na Białorusi i w Rosji. Pamiętajmy, horyzont polityczny, konstytucyjny w Rosji to jest rok 2024. To, jest, to są nowe wybory prezydenckie zgodnie z konstytucją. To także rok, w którym kończy się kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Przypomnę, że Angela Merkel odchodząc odwiedziła i Kijów, i Waszyngton i właściwie nic nie ustaliła żadnych gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla Ukrainy. Pamiętajmy, że 27 lutego. Tego roku, 2022, zakończyło się referendum konstytucyjne w Republice Białoruś. Kilkadziesiąt zmian w konstytucji. To jest praktycznie nowa konstytucja pod wieloma względami. Powołano nowy, nowy organ, który się nazywa Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy, który jest takim, można powiedzieć, bezpiecznikiem, odgromnikiem dla Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenka może zrezygnować z urzędu prezydenta. Może dać kogoś nowego Namaścić kogoś nowego na stanowisko prezydenta, kogoś młodego, znającego języki, znającego dobrze Zachód, akceptowalnego przede wszystkim przez Zachód, który będzie partnerem do rozmowy dla Zachodu, może kogoś takiego również wystawić na. Premiera natomiast sam obejmie e, urząd przewodniczącego ogólnobiałoruskiego zjazdu ludowego. Opinii publicznej na zachodzie to kompletnie nic nie mówi, natomiast z punktu widzenia tych zmian, które zostały wprowadzone na Białorusi, e, tak naprawdę będzie pociągał za wszystkie sznurki e, w tym państwie. E, I myślę, że podobny wariant jest możliwy w, w Rosji, e, czyli zabezpieczenie interesów Władimira Putina e, i. E, przed jakby zmiana pewnej elity władzy. Doskonale wiemy, że to, co się wydarzyło pod koniec 1999 roku, czyli namaszczenie Władimira Putina przez Borysa Jelcyna, objęcie przez niego pełniącego obowiązki prezydenta, a następnie w 2000 roku wybór na prezydenta, to była operacja specjalna służb specjalnych. To, to, był, to był człowiek, który był niespecjalnie wyróżniającym się starszym oficerem służb specjalnych, był oficerem KGB w stopniu podpułkownika, ale to nie był człowiek, który wyróżniałby się jakimiś wielkimi osiągnięciami. W pracy operacyjnej na Zachodzie, tym bardziej, że nie, przecież nie pełnił służby ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, na żadnej prestiżowej placówce. Był w NRD, czyli w państwie sojuszniczym. Czyli takiego, można powiedzieć, absolutnie drugorzędna placówka z punktu widzenia celów KGB. W związku z tym, no, była to operacja specjalna służb specjalnych i myślę, że jeżeli dojdzie, doszłoby do zaostrzenia sytuacji wokół Rosji, jakiegoś realnego zagrożenia dla gospodarki, dla rosyjskiej, dla y, funkcjonowania Rosji na świecie, to rzeczywiście jakaś kontrolowana zmiana władzy jak najbardziej wchodzi w grę. Y, I tak naprawdę nie wiemy, kto mógłby być y, tutaj kandydatem. Oczywiście, patrząc na, y, na, na źródła w otwartym dostępie, możemy powiedzieć, że może Siergiej Szojgu, a może właśnie Aleksiej Nawalny, a może jeszcze ktoś kompletnie nieznany z trzeciego szeregu służb specjalnych wojska, z dyplomacji. Kompletnie tego nie wiemy i myślę, że nie ma sensu silić się na nie wiadomo jakie e, przepowiednie. Nie mam szklanej kuli e, i, e, i nie zajmuję się tarotem, więc, więc nie, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Pan Zaleński i pan Bilecki, kim oni są i co oni właściwie reprezentują? Sobie? No to jeżeli chodzi o Andryja Biłeckiego, to jest to jest człowiek, który, który jest niezwykle, można powiedzieć, kontrowersyjną postacią, nie tylko na samej Ukrainie. To jest człowiek młody, to jest stosunkowo młody, znaczy jak na polityka bardzo młody, bo to jest rocznik 79. Urodzony w Charkowie, nomen omen, biorąc pod uwagę sytuację w Charkowie, jest, jest byłym, by, byłym wojskowym, a właściwie, no, można powiedzieć, cały czas czynnym wojskowym, bo od 2014 roku jest dowódcą pułku Azow, jest liderem ugrupowania, które no, ja myślę, że spokojnie możemy nazwać neonazistowskim. Chodzi o... Zgromadzenie soc socjalnarodowe czy socjalistyczno-narodowe e, e, i taką paramilitarną przybudówkę tego, tego ugrupowania, jakim jest Jakim jest ta, taka formacja o nazwie patriota Ukrainy. Patriota Ukrainy, te obie organizacje weszły do prawego sektora, znamy zresztą rolę tego prawego sektora, jaką jakim, jaką odgrywał w najnowszej historii Ukrainy. Nazywany jest bardzo często białym wodzem. No, z uwagi właśnie na te poglądy, takie, które ja nie boję się określać mianem neonazistowskich. To jest człowiek, który, który siedział, siedział w więzieniu, to też taki ważny epizod w jego życiu. Kształtujący w ogóle. W ogóle, także jego... Pozycje, na przykład w, w tych paramilitarnych strukturach ukraińskich. Chodziło o, o udział w strzelaninie z dziennikarzem, w jednym z, z jednym z dziennikarzy w centrum Charkowa jeszcze, jeszcze na kilka lat przed w ogóle aneksją Półwyspu Krymskiego przez, przez Federację Rosyjską. Był, był wypuszczony na mocy amnestii. Wtedy tutaj pierwszy rząd Arsenia Jaceniuka już po tych masowych protestach w Kijowie w 2014 roku no, zdecydował się na taką amnestię. I rzeczywiście, na łamach tej, tej amnestii z kilkudziesięcioma innymi bardzo radykalnymi działaczami, e, Biłecki został, czy Biłecki, czy Bilecki, został, został wypuszczony. E, według nowego prawa, które zostało wprowadzone już po obaleniu rządu Wiktora Janukowycza, które, które z kolei to obalenie jest nieuznawane w Federacji Rosyjskiej, e, został uznany za więźnia politycznego. Został uznany za więźnia politycznego. No, to, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjna sprawa, biorąc pod uwagę jego kryminalne powiązania. Powiązania z półświadkiem, ta strzelanina na, 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 w centrum Harkowa w 2011 roku. No, bardzo nieciekawa postać, w każdym razie. Na fali tej całej, można powiedzieć, takiej rewolucyjnej po obaleniu Wiktora Janukowicza, po, można powiedzieć, wywiezieniu go do, do Rosji, w 2014 roku Bilecki został został deputowanym Rady Najwyższej, jest zresztą jest zresztą no, takim bardzo aktywny, że tak powiem, także w mediach, o poglądach bardzo mocno nacjonalistycznych. I, i rzeczywiście w, niewątpliwie te, ta sytuacja po 24 lutego powoduje, że takie osoby, osoby o bardzo wyrazistych, radykalnych poglądach nacjonalistycznych, mających w dodatku kartę no, bojową, no bo jednak, jednak jako dowódca pułku Azow rzeczywiście, rzeczywiście ma to doświadczenie bojowe, tacy ludzie mogą odgrywać bardzo istotną rolę w najnowszej historii Ukrainy. Pytanie w jakich granicach Ukrainy? Bo przypomnę tylko, że w drugiej dobie tej nowej odsłony inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jeden z dziennikarzy rosyjskich, dziennikarzy agencji informacyjnej Regnum, w języku polskim na Twitterze zadał takie pytanie. Myślę, że ono jest ciekawe, też myślę, że dla Pana może być ciekawe. Czy któryś z polskich analityków rozważa, jak się potoczą stosunki Polski z państwem zachodnio-ukraińskim. Tak, poddaję tylko pod, pod, pod refleksję. To, to tyle, jeśli chodzi o Biłeckiego. Myślę, że to jest człowiek, który, który dzisiaj też jest na, w pewnym sensie na kursie kolizyjnym z Załęskim, bo docierają do nas bardzo różne, sprzeczne często informacje. Nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo nie chcę upowszechniać dezinformacji, bo, bo, bo to są informacje niepotwierdzone, ale ale, ale z dużym znakiem zapytania można, można, można dzisiaj rzeczywiście sformułować takie. No można zadać pytanie po prostu, czy dochodzi do jakiejś, jakiejś powiedzmy, rozbieżności interesów między Azowem a regularnymi siłami zbrojnymi Ukrainy. Bo tutaj rzeczywiście dochodzą do nas bardzo sprzeczne informacje, że dochodzi do jakichś konfliktów. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale faktem jest, że ten radykalizm ludzi, ludzi z Azowa, czy takich ludzi jak, 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 Biłecki, no to rzeczywiście jest to. Jest, jest, to, jest to widoczne, że tak powiem. Natomiast. Kim jest, kim... Kim jest Zaleński? Bo on pojawił się nagle, był aktorem występującym w telewizji, grającym e, człowieka, zniką, który zostaje w wysokiej rangi polityką. To się po chwili zrealizowało e, w rzeczywistości. Był wtedy wspierany przez jednego z oligarchów e, ukraińskich. W tej później mówiono, że urwał się e, ze szturka tego oligarchy. E, I zacząłem grzebać sobie a propos oligarchów, bo oni też zniknęli z Widnokręgu. I teraz wszyscy, jak jeden mą wspierają e, Zaleńskiego. Jeden z nich, pan Poroszenko, e, który miał zarzuty, nie wiem, czy wyrogał, zarzuty, w styczniu tego roku też dogadał się z Zeleńskim i w tej chwili w sumie oligarchowie robią wszystko, żeby Rosja tej wojny nie wygrała, co jeszcze parę lat temu nie było takie oczywiste. Kim jest ten Zaleński, który z aktora stał się no, rozgrywającym, tak się wydaje przynajmniej, głów, głów, główne główne, główne w, partie w, tej partytury całej? Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Kim jest pan Zeleński, skąd się wziął i jaką rolę dzisiaj odgrywa moim zdaniem to, że się urwał z tej przysłowiowego sznurka czy ze smyczy Ichora Chora czyli tego jednego z największych oligarchów ukraińskich, to jest moim zdaniem absolutnie przesadne, absolutnie przesadne. Myślę, że to cała jego, cała jego droga życiowa. On jest, on jest, przecież tylko i wyłącznie o rok starszy, tylko o rok starszy od Bi Biłeckiego w tej 78, czyli bardzo młody jak na polityka. On przez większą część swojej akty aktywności zawodowej był satyrykiem, był aktorem był człowiekiem myślę że to że został takim zaufanym człowiekiem Michora Komojskiego ma swoje źródło m.in. w pochodzeniu, w pochodzeniu, ponieważ obaj, obaj wywodzą się z, z rodzin ukraińskich Żydów. Mają pochodzenie żydowskie i myślę, że ta, ta, ta kwestia nie jest, nie można jej jakby nie docenić w, w tym zakresie. Pochodził z, Załęski pochodzi w ogóle z rodziny inteligenckiej. Jego, jego ojciec Alek Aleksander, czy Oleksander z, z Ukraińska był profesorem, był specjalistą w zakresie cybernetyki. Co bardzo ciekawe, dzieciństwo Wołodymir Załęski spędził w Goli. To też mało znany fakt taki, jeśli chodzi o media głównego nurtu. Wtedy no, jego ojciec tam po prostu był, służbowo po prostu przebywał, pracował tam. tam. Natomiast sam ukończył u, ukończył Ukończył prawo, nigdy jakby jako prawnik nie pracował. W krzywym rogu ukończył Instytut Ekonomiczny, ale, ale był właśnie jest, jest z wykształcenia pra, prawnikiem, natomiast no, studiując, zainteresował się po prostu aktorski, aktorstwem. Jeszcze na studiach grał w różnego rodzaju takich przedstawieniach właśnie teatralnych, amatorskich. No Przede wszystkim znany jest z tego, że od 2003 roku stał się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które się nazywa Studio Kwartał 95. Studio Kwartał 95. Ono nawiązało współpracę z telewizją 1 plus 1, no, której właścicielem wiadomo, kto, kto jest, czyli kto, 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 czyli właśnie oligarcha, oligarcha rosyjski i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że zakwitła jego kariera. Stał się niezwykle popularną postacią, stał się taką, takim celebrytą. Telewizyjnym. Stał się także twórcą wielu scenariuszy do programów telewizyjnych itd. Tak tak Natomiast no, wystrzeliła jego kariera jako celebryty w roku 2015, czyli już rok po, po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, już rok po agresji rosyjskiej w Donbasie. W 2015 roku stał się aktorem, stał się gwiazdą właściwie takiego serialu telewizyjnego pod tytułem Sługa Narodu. Sługa narodu". Wcielił się w, w postać fikcyjnego fikcyjną postać nauczyciela historii, który w wyniku różnych takich dziwnych zbiegów okoliczności obejmuje urząd prezydenta Ukrainy. No i można powiedzieć, że to stała się swego rodzaju samospełniająca się przepowiednia, ponieważ, ponieważ no ten program oczywiście emitowała telewizja należąca do, do Ichora Kołomojskiego, który był wtedy bardzo wielkim przeciwnikiem Petra Poroszenki, kolejnego z kolei oligarchy. I właściwie dwa lata po wyemitowaniu tego serialu Pierwszego odcinka współpracownicy Zełęckiego zarejestrowali partię polityczną o takiej samej nazwie. No, świetny, można powiedzieć, marketingowy ruch, sługa narodu partia Sługa Narodu i właściwie od kolejnego roku od 2018 Zełęski zaczyna się pojawiać natychmiast pojawiać się w sondażach zyskując bardzo szybko duże poparcie bardzo duże poparcie i w Sylwestra 2018 roku ogłasza swój start w wyborach w wyborach prezydenckich w 2019 roku w 2019 roku przechodzi do drugiej tury tam uzyskał nieco ponad chyba 30% jak dobrze pamiętam Przeszedł do drugiej tury, spotkał się w tej drugiej turze z Petrem Poroszenką. No, i w drugiej turze już otrzyma bardzo duże poparcie, bo ponad 70% bardzo pewnie, pewnie wygrał te wybory prezydenckie. I od maja 2019 roku jest prezydentem, prezydentem Ukrainy. Moim zdaniem, oczywiście, to nie jest tak, że ten człowiek ma jakiekolwiek zaplecze polityczne. To, to jest człowiek, który został wyciągnięty z kapelusza przez Ichora Kołomojskiego. To jest postać też niezwykle ciekawa, który ma bardzo rozległe interesy. Kołomojski przez wiele lat finansował chociażby Julię Tymoszenko, co o czym się dzisiaj nie, nie chce pamiętać w Polsce. To jest człowiek, który finansował bardzo wielu polityków na ukraińskiej scenie politycznej i dlatego moim zdaniem absolutnie nie można powiedzieć, że Załęski ma jakieś, jakieś powiedzmy tutaj zaplecze polityczne. On ma jakieś zaplecze marketingowe, ale jak wiemy doskonale w rozemocjonowanym społeczeństwie bardzo szybko można zyskać, bardzo szybko można stracić. To jest, to, to ryzyko jest ogromne dzisiaj I pytanie jak się dalej oczywiście zachowa, czy, czy, będzie, czy, 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 czy będzie dalej te, te taką ikoną oporu ukraińskiego, czy też czy też zostanie odsunięty od przez samego koło mójskiego. Za nami dwie tury negocjacji w ukraińsko-rosyjskim, nami trzecia, Chciałbym się skupić na sytuacji sprzed kilku dni, kiedy to Ukraińcy zabili jednego ze swoich delegatów na te spotkania rozjemcze. Kim był ten człowiek i co tam się wydarzyło? Bo to nie jest codzienna sytuacja, kiedy delegat państwa jakiegoś, w tym przypadku Ukrainy, zostaje zabity po tych spotkaniach przez służby tego państwa, czyli Ukrainy. Kim on był i o swoje chodzi? No ja myślę, że przede wszystkim warto zauważyć, że czy warto sobie zadać pytanie w kontekście tych, tych negocjacji ukraińskich, jak wyglądało, jak wyglądał w ogóle stosunek otoczenia Władymira Zełenskiego do samych, do samych porozumień mińskich. do samych porozumień mińskich. Bo dzisiaj padają takie pytania czy w gronie ekspertów, bo w gronie jakby społecznie te pytania w ogóle nie padają, czy można było tej wojny uniknąć? Czy, czy Ukraina mogła, mogła uniknąć uniknąć? tej wojny. No moim zdaniem mogła, tylko za bardzo wysoką cenę, ponieważ pamiętajmy, że od ubieg końca ubiegłego, czy właściwie nawet od drugiej połowy ubiegłego roku Rosja zaczęła bardzo mocno naciskać na realizację porozumień mińskich, tych z roku 2014 i 2015, a mówiąc wprost, tak naprawdę gdyby te porozumienia mińskie zostały przyjęte w ich moskiewskiej interpretacji przez Ukrainę, to doszłoby do federalizacji państwa ukraińskiego, czyli do zmiany ustroju. Tam chodziło przede wszystkim o uznanie st specjalnego statusu Donbasu. O to, aby Donbas mógł czy te Doniecka i Jugańska Republika Ludowa, aby mogły zawierać między innymi umowy międzynarodowe, na przykład na stacjonowanie obcych wojsk i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że to byłby początek, oczywiście, początek, że tak powiem, końca państwa ukraińskiego, ale w perspektywie bardzo długofalowej, to znaczy poszczególne regiony państwa, państwa ukraińskiego, by zaczęły po prostu się oddzielać. Mógłby rosnąć separatyzm, mógłby zostać generowany potencjał protestu, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w otoczeniu prezydenta Załęskiego wcale nie jest tak, że byli sami zwolennicy twardego kursu z Rosją. Przypomnijmy, że mobilizacja została ogłoszona, zresztą częściowa mobilizacja, dopiero dzień przed rosyjską inwazją 24 lutego. Czyli sam Załęski, samo otoczenie Załęskiego nie było pewne co do skali tej interwencji rosyjskiej, co do skali tej agresji rosyjskiej. I to pokazuje, że w samym otoczeniu Załęskiego byli ludzie, którzy chcieli się porozumiewać, porozumiewać z Rosją. Um. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tego zabitego, zabitego delegata, ja myślę, że to jest kwestia no, nie tylko jego, ale w ogóle spacyfikowania tej części, można powiedzieć, tej części otoczenia załęskiego, które chciałoby jakichkolwiek porozumień z Rosją. Denis Kiriejew był, no, został zastrzelony za zdradę, bo, bo o nim mówimy, tak? O, rozumiem, że pan jego ma na myśli, tak? Denisa Kiriejewa. Został zastrzelony za, za zdradę, został podobno. Został przez, przez albo oficerów, albo współpracowników SBU zastrzelony, no, podobno posiadali bardzo mocne dowody na, na jego zdradę. Pytanie, co to znaczy mieć, że tak powiem, e, do, dowody na zdradę. No, Denis Kiriejew był członkiem tej pierwszej delegacji e, u, u, Ukrainy na, na rozmowy i e, był człowiekiem, który wydawał się tak naprawdę nastawiony bardzo koncyliacyjnie, który chciał e, o, ograniczenia straty ludności cywilnej. Natomiast moim zdaniem wygrała obecnie, przynajmniej z tego, co, co dzisiaj patrzymy, z tego, co dzisiaj obserwujemy, wygrała ta twarda opcja w otoczeniu zełęskiego, czyli walki tak długo, jak, 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 jak będą w stanie. Natomiast ja nie znam oczywiście tych zapisów rozmów. Nie wiem, czy one są prawdziwe, że Kiriejew miał, Kiriejew miał jakieś kontakty z, z rosyjskimi służbami specjalnymi, że kontaktował się z, z rosyjską dyplomacją itd. Tak tak no, trudno rzeczywiście. To o, o tym powiedzieć. To był człowiek, który był ekspertem w sektorze bankowym. Od tego zacznijmy, bo myślę, że to może mieć też, też istotne znaczenie. To był człowiek, który był zastępcą prezesa jednego z, z dużych banków, był członkiem takiego, był członkiem Rady Nadzorczej EXIM Banku, też znany taki bank na Ukrainie, był członkiem w, także delegacji ukraińskiej na, 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 te, na te rozmowy, no więc był powiązany w ogóle z, z, z austriacką firmą, taką. Finansową z siedzibą w Wiedniu był związany z funduszami prywatnymi, zarządzał. Za... Czy tymi funduszami private equity, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie szeroko, szeroko pojętą branżą finansowo-bankową był, był związany i reprezentował w tej, w tej delegacji, w tej pierwszej delegacji, taki powiedziałbym bardzo koncyliacyjny, koncyliacyjny kurs. Nie mam pojęcia, czy był rosyjskim agentem, czy próbował się za plecami prezydenta Załęskiego porozumiewać z, z Rosjanami. Wydawał się być człowiekiem niezwykle pragmatycznym i człowiekiem takim nastawionym na, na, na koncyliację. Ale być nie, oczywiście nie wykluczam, że, że mógł być rosyjskim agentem. Czy był, czy nie, no nie zabija się ludzi po prostu bez, bez procesu i pokazania dowodów. Także to myślę jest dość tajemnicza sytuacja. Jak pan ocenia działania polskiego rządu w stosunku co do uchodźców? Nie imigrantów, nie tych imigrantów, których baczka Łukaszenka przerzuca systematycznie ciągle na Ukrainę, tych, którzy mieli zalać na Polskę w zeszłym roku. Nie mówię, nie mówię o imigrantach z Afryki, tylko stricte o Ukrainkach, głównie z dziećmi, ale obywatelach Ukrainy, którzy Milion dzisiaj wystrzelił, w liczbie miliona już ponoć weszli na teren Polski. Czy ci ludzie są weryfikowani w jakiś sposób? Czy, czy nasze służby sprawdzają, kto to właściwie jest? No, otwieram pytanie, jak pan ocenia politykę polskiego rządu w No Zasadniczo są możliwe trzy scenariusze reakcji państwa na taką sytuację, w jakiej znalazła się obecnie Polska. Pierwszy scenariusz – nie udzielamy pomocy. I to jest moim zdaniem scenariusz skrajny, scenariusz absolutnie nie do przyjęcia w tej sytuacji, w której Polska się znajdowała i Ukraina oczywiście się znalazła. Pomoc humanitarna powinna być udzielana. Ja uważam, że Polska powinna przyjąć taką strategię, którą bym, bym określił anglojęzycznym określeniem: first to help, last to fight pierwsi do pomocy, ostatni do walki. Natomiast jeśli chodzi o Dwa pozostałe scenariusze pomocy, to, to one wyglądają w taki sposób: Wpuszczamy wszystkich, jak leci, i oddajemy nie tylko instytucjom państwowym, ale wszelkiego rodzaju NGO-som, organizacjom pozarządowym, ludziom prywatnym, inicjatywę w zakresie świadczenia pomocy dla, dla Ukraińców. Po prostu wpuszczamy wszystkich, jak leci, i kto, kto ile może pomóc, ten niech po prostu pomaga. I drugi wariant, drugi, i to jest scenariusz który wybrał polski rząd. I drugi scenariusz to jest scenariusz na zasadzie taki, że tworzymy. Ponieważ mamy dane wywiadowcze, wiemy, że mogła nastąpić wielka, pełnoskalowa inwazja rosyjska, w związku z tym przygotowaliśmy całą infrastrukturę, obozy dla uchodźców, z odpowiednio wyposażone, z odpowiednią aprowizacją i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Polska nie przewidziała tego, że może być tak wielka, pełnoskalowa inwazja rosyjska i że może być milion, dwa miliony uchodźców w Polsce, a może nawet więcej, w związku z czym jesteśmy absolutnie, co zresztą pokazują obrazki z przemyśla, z medyki, pokazują. To obrazki z Podkarpacia, że Polska absolutnie była nieprzygotowana na taki, taki napór uchodźców wojennych w związku z czym jest tak naprawdę y, ratuj się kto może, jest na zasadzie y, po prostu y, jest wojna, jest pożar i, y, i działamy chaotycznie. Y, czy polskie służby weryfikują wszystkich Ukraińców? Oczywiście, że nie, bo przy takiej fali y, nie jest to po prostu fizycznie, fizycznie możliwe. Gdyby były obozy dla uchodźców, y, ale tak jak powiedziałem, robione w sposób absolutnie cywilizowany, z, 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 z godnymi warunkami do życia, ale jednocześnie, które byłyby taką swoistą kwarantanną, y, gdzie służby mogłyby się zająć weryfikacją identyfikacją osób wpuszczanych, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, jak jedna z posłanek kiedyś powiedziała wpuśćmy ich, a potem się sprawdzi, kto to jest. No tak to nie działa. Niestety tak to nie działa i myślę, że warto polecić taką lekturę, polecam panu, polecam naszym, naszym widzom, lekturę byłego szefa służby wywiadu wojskowego, generała brygady Andrzeja Kowalskiego, który napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Rosyjski sztylet. Rosyjski Sztyle, tak brzmi nazwa tej książki. I ta książka jest poświęcona rosyjskiemu wywiadowi nielegalnemu, tak zwanym nielegalom. Bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie, zresztą opisane także na łamach powieści. Jeżeli ktoś, kogoś, ktoś nie lubi literatury historycznej, czy takiej właśnie opartej na źródłach z mnóstwem przypisów, to myślę, że warto polecić e, książkę, thriller szpiegowski Wincenta Sewerskiego, Nielegalni, które pokazuje w jaki sposób e, sowiecki, a także dzisiaj rosyjski wywiad plasuje tak zwaną agenturę Nielegalną. No i doskonale wiemy, że kobiety z dziećmi, które mogą przekraczać granicę, to niekoniecznie muszą być kobiety z dziećmi, to mogą być oficerowie a bądź współpracownicy rosyjskiego, rosyjskiego wywiadu. I nie ma, nikt nie ma żadnej pewności, że przez polską granicę nie przechodzą współpracownicy czy oficerowie rosyjskiego wywiadu, a być może także wywiadów innych państw. Wiemy doskonale także z książki generała Kowalskiego, że Wojny, konflikty, różnego rodzaju duże ruchy migracyjne są idealną okazją do plasowania rezydentów nielegalnych, tworzenia rezydentur nielegalnych. I moim zdaniem byłoby bardzo dziwne, gdyby Federacja Rosyjska nie wykorzystała tego do plasowania swojej agentury, która w perspektywie najbliższych miesięcy, lat, może kilkunastu, nawet lat, a może dwudziestu lat, będzie starała się dezintegrować tutaj sytuację wewnętrzną w Polsce. W związku z tym, ja uważam, że dzisiaj absolutnie ta, ta sytuacja przerosła możliwości państwa polskiego. Pytanie, jak się to rozwinie? Ja, oczywiście, jestem jak najbardziej zwolennikiem udzielania pomocy humanitarnej dla, dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców wojennych, jak najbardziej tak. Natomiast, Natomiast powinno to być robione z głową, ale moim zdaniem to już, na, to już się wymknęło absolutnie spod kontroli. Mhm. E, Chciałbym jeszcze zadać kilka pytań a propos Chin, Izraela i Iranu, bo to się też pojawiło przy okazji tej sytuacji, ale ja myślę, że to jest e, tak duży temat, że zostawę go sobie na osobny program. Pytanie na koniec, od widzów. Jakim cudem pan znalazł się na listach wyborczych nowoczesnych? <laughs> No takim cudem, że ja, ja, ja członkiem partii politycznej żadnej nie byłem nigdy, natomiast, natomiast dostałem taką propozycję od środowiska przedsiębiorców, z którym no, byłem zaprzyjaźniony, związany, sensowni ludzie i zadecydowały tutaj moje poglądy wolnorynkowe. No, wtedy, przypomnę, to był 2015 rok, Nowoczesna nie miała żadnego programu e, politycznego w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze polityki bezpieczeństwa i tego typu kwestii. Nawet w obszarze takim światopoglądowym była absolutnie, e, absolutnie partią zieloną. W sensie jakby no, nie miała skrystalizowanych tutaj poglądów, natomiast była, była partią, która reprezentowała wówczas. Moim zdaniem, bardzo sensowny program gospodarczy, program liberalny, chociażby wprowadzenia podatku liniowego i wszystkich tych kwestii, które no żywo dotyczyły przedsiębiorców, ograniczenia biurokracji państwowej, no, a ponieważ ja mam poglądy wolnorynkowe, miałem, mam poglądy wolnorynkowe, więc po prostu było mi bardzo blisko do tej, do tej partii. Zresztą patrząc na, na postulaty tej partii z 2015 roku, to myślę, że to był taki taka no, można powiedzieć, odmiana dzisiejszych, nazwijmy to korwinistów, jeśli chodzi o mm -hmm. tamten, tamten czas. Zresztą bardzo wielu ludzi z Kongresu Nowej Prawicy startowało z Nowoczesnej. To też, też jest bardzo charakterystyczne. Znaczy, znaczy Ja wtedy kandydrowałem od Kukiza. Pamiętam, że miałem spotkania z ludźmi z Nowoczesnej, ci, ci którzy poszli z Nowoczesnej przed wyborami jeszcze i to faktycznie byli ludzie, którzy myśleli głównie o rynku i, nie, o, no tam, i o działaniach progospodarczych. Ja także... sobie taką rozmowę. W polskim, przypominam sobie rozmowę w Polskim Radiu, w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie Nowoczesna nie miała kogo wystawić do rozmowy o obronności. Tam między innymi moim interlokutorem, bo ja zostałem wystawiony przez Nowoczesną, żeby rozmawiać. Inter, moją interlokutorką była y, y, Anna Siartowska, y, wówczas właśnie z Kukiza, Wiadomo, że przeszła do PiSu, e, i w, e, mogę taką ciekawostkę powiedzieć, bo to jest w archiwach. Mo, pan czy, czy nasi widzowie mogą sobie szybko wygooglać e, nasze, nasze, nasze rozmowy w, w programie pierwszym polskiego radia. Ja opowiadałem się za obroną terytorialną, za, reprezentując zresztą wtedy nowoczesną, opowiadałem się za rozbudową e, wojsk obrony, obrony terytorialnej, za wzmocnieniem obronności państwa, za e, przywróceniem powszechnego szkolenia żołnierzy i tak dalej, e, e, obywateli wojskowego i tak dalej, i tak dalej. To tylko pokazuje, że wtedy nowoczesna absolutnie nie miała żadnego programu jeśli chodzi o sprawy inne niż gospodarka i rzeczywiście mnóstwo ludzi, czy z Kongresu Nowej Prawicy, czy, czy ludzi z otoczenia, czy, czy sympatyków Janusza Korwina, Mik, Korwinikiego, e, ludzi po prostu, wolnorynkowców, startowało albo od Kukiza, albo od Nowoczesnej, no w zależności kto jakie akcenty, e, że tak powiem, stawiał, czy był bardziej antysystemowy, czy był po prostu bardziej wolnorynkowy. Ja wtedy byłem bardziej wolnorynkowy, uważałem, że te sprawy gospodarcze są absolutnie kluczowe i, i, i nie wolno państwa zadłużać, trzeba państwo odbiurokratyzować, uprościć podatki, no, no ale wiemy doskonale, że historia się inaczej potoczyła i, i, i można powiedzieć pół żartem, pół serio, gdybyśmy chcieli wprowadzić dodatkowe sankcje na Rosję, to moglibyśmy za, 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 zaproponować wprowadzenie Polskiego Ładu w Rosji. <laughs> I tym sposobem czy tak się skończyło, że dwóch byłych kandydatów na posłów rozmawiało dzisiaj ze sobą. E, państwo, moim goście był dr Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję i mam nadzieję na ten odcinek o, w Izraelu i Iranie, bo tam się wydarzyło dużo ciekawych rzeczy. Tak, prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.